Film Wojtka Smarzowskiego to ma być most pomiędzy Polską a Ukrainą, a nie mur. Tak jak na każdym kroku opowiada reżyser, to nie jest film skierowany przeciwko Ukraińcom. Muszą opaść pierwsze emocje, bo to, co się dzieje, trochę nas niepokoi, mówiąc delikatnie. Muszą opaść emocje i nie ma innej drogi, jak tylko to, że Ukraińcy muszą się z tym tematem skonfrontować, muszą go przerobić. To, ile to czasu im zajmie, czy to jest kwestia najbliższych miesięcy, czy też lat, czy też może jeszcze dłużej, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast to, co my widzimy, co się dzieje tu i teraz i co nas najbardziej chyba w tym momencie cieszy, że ten film stał się mostem, prawdziwym mostem, ale pomiędzy Polakami. Że każda strona, lewa, środek, prawa strona, jednym głosem, po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, w drażliwych kwestiach historycznych zaczyna mówić jednym głosem. I to jest niewątpliwy na dzień dzisiejszy sukces tego filmu. Wojtek Smarzowski mówił o ciężarze emocjonalnym, który zostaje z członkami ekipy po realizacji filmów, w ogóle wszystkich. I w kontekście Wołynia właśnie nie chciał mówić o tym ciężarze, ponieważ uważał, że no, czymże są jego emocje w porównaniu z emocjami tych, którzy przeżyli wydarzenia, o których opowiadacie w filmie. Jak w ogóle pan sobie radzi z, właśnie z udźwignięciem historii, z tą historią filmu, która zostaje w panu, w filmach w ogóle, no i w filmach Smarzowskiego szczególnie? Raczej tak. Rzeczą najważniejszą dla twórców tego filmu są spotkania z publicznością. Zwłaszcza z tą publicznością, których korzenie sięgają polskich Kresów. My mieliśmy kilka takich pokazów przedpremierowych. Byliśmy we Wrocławiu, w Oławie, w Bydgoszczy, w Lublinie, gdzie większą część publiczności właśnie zajmowali ludzie, którzy pamiętają z własnego życia tamte tragiczne wydarzenia, albo ich potomkowie, synowie czy wnuki. Czy wnukowie. I pamiętam ten rodzaj takiej bardzo niepokojącej, dziwnej do nazwania ciszy, kiedy wchodziliśmy po projekcjach na salę, żeby spotkać się z tymi ludźmi. Tak naprawdę to właściwie powinniśmy chwilę posiedzieć w milczeniu i popatrzeć sobie głęboko w oczy. Było z mojego punktu widzenia pewną niestosownością rozmawiania o tym, jak było na planie, jak się przygotowywałem do roli, ponieważ te błahe informacje w zderzeniu, co miało bardzo często miejsce, kiedy Wojtek pytał się niejednokrotnie, kto z Państwa ma jakieś korzenie kresowe, ludzie wstawali i opowiadali, że to, co zobaczyli na filmie, to jest dokładnie ich historia, to jest dokładnie ich wieś, ich gospodarstwo i to są te przerażające rzeczy, których oni byli świadkami. Albo o których słyszeli z pierwszej ręki od swoich rodziców czy dziadków. I to jest film, który oddaje hołd tym ludziom, których zostało już tak mało. Tych, którzy pamiętają tamte wydarzenia. Każdego dnia ci ludzie odchodzą i całe szczęście, że ten film w końcu powstał. Bardzo mnie zaskakuje i bulwersuje fakt, że w ciągu 27 lat wolnej Polski dziwnie rozumiana polityczna poprawność jakby nie pozwoliła żadnemu z filmowych twórców zabrać się za ten temat. I trzeba było dopiero odwagi reżysera Smarzowskiego, żeby nakręcić o tym film. Wiemy o tym doskonale, że nigdy nie było, że dobrego czasu, że teraz też nie jest dobry czas i pewnie nigdy nie będzie dobrego czasu, żeby nakręcić film o rzezi wołyńskiej. Ale biorąc pod uwagę na to, co się aktualnie dzieje u naszych sąsiadów, ale z wielkim przekonaniem twierdzę, że zdajemy sobie doskonale sprawę, że w perspektywie musimy mieć na uwadze dobro sąsiedzkie relacje z naszymi ukraińskimi sąsiadami. Zresztą zawsze tak było. Polska była pierwszym krajem, która uznała niepodległość jako pierwsza w 1991 roku. Ale tych dobrosąsiedzkich relacji nie można budować na
kłamstwie, krótko mówiąc. Nie można trzymać Wołyńskiego trupa w szafie i udawać, że nic się wtedy nie wydarzyło. Tylko naprawdę można budować dobre relacje. Nie przytłacza Pana w jakiś sposób odpowiedzialność na myśl o tym, że uczy Pan teraz historii, że no, dzieci, młodzież teraz pierwszy raz mają do czynienia w ogóle z tematem Wołynia, właśnie idąc do kina? Wie Pani co? Ja dawno, dawno temu ustaliłem ze sobą pewne bardzo proste zasady, że aktor jest od grania i aktor powinien wypowiadać się li tylko na tematy związane ze swoją pracą. Jak mu się podobał scenariusz, jak mu się pracowało z reżyserem, z aktorami, jak wyglądała, nie wiem, atmosfera na planie filmowym. Strasznie irytują mnie sytuacje, które oglądam od czasu do czasu w mediach, kiedy celebryci wypowiadają się na wszystkie tematy. Polityczne, historyczne, filozoficzne, cokolwiek im się wrzuci, to wszystko wiedzą. Ja postanowiłem zrobić wyjątek, jakby stając razem z reżyserem no, w tym pierwszym szeregu i postanowiłem zabrać głos na ten temat. Raz, że ja mam prywatne, jakby rodzinne konotacje związane z rzezią wołyńską, bo moi dziadkowie w 1943 roku uciekali spod Stryja przed ukraińskimi bandami. Także to, że wziąłem udział w tym filmie, dla mnie prywatnie, intymnie jest rzeczą szalenie ważną. A dwa, że wydaje mi się, że parę rzeczy przeczytałem, obejrzałem i że wiem, o czym po prostu opowiadam. Dlatego też jakby w drodze wyjątku postanowiłem przekroczyć te granice i wypowiadać się na ten temat. Mam nadzieję, że przy innych produkcjach nie będę musiał tego robić i tylko będę mógł się skupić na swojej pracy i komentowaniu tego, jak czuję się w danej filmowej produkcji jako aktor. Bo jednak to reżyser musi wziąć na klatę pełną odpowiedzialność za swoje dzieło. Film to jest kilka lat ciężkiej pracy, to jest kilka lat wyjętych z życiorysu. No i no minęło 6 lat, tyle musiałem czekać na następny swój film. Przyszedł czas na prostą historię o morderstwie. Która nie ma nic wspólnego z prostą historią miłości. Nie. Oprócz to, tego podobieństwa w tytule. Tak, to czy to taki mój wewnętrzny łobuz, taki sowizdrzał kazał mi nazwać tak, a nie inaczej mój drugi film. Tyle tylko, że ja w kinie to na tym się złapałem, co te filmy mogą mieć ze sobą wspólnego po jakimś czasie. Bo sobie tego od początku nie zakładałem. Zobaczyłem, jak wygląda finalna wersja scenariusza i pewne podobieństwa do prostej historii o miłości znalazłem. Mianowicie ja lubię w kinie nielinearne opowieści, niechronologicznie opowiadane historie. Lubię z widzem zabawę w pewną uważność. To znaczy traktuję widza jako inteligentnego gościa, swojego kumpla, któremu proponuję coś w rodzaju takiej filmowej zabawy, łamigłówki. Ponieważ mamy dwie warstwy czasowe, które dzieją się zupełnie odrębnie od siebie. Pierwsza warstwa narracyjna to jest dramat obyczajowy. Gdzieś punktem wyjścia do tej psychologicznej opowieści społecznie zaangażowanej była i jest przemoc domowa. Ale to nie jest moim zdaniem tylko film o przemocy domowej, ponieważ to, że przemoc domowa jest rzeczą złą, straszną, okrutną, to jest rzecz oczywista. To nie jest powód jeszcze, żeby robić o tym film. Tam jest kilka takich tropów, ale to ja mogę godzinę o tym opowiadać, które bym wrzucił widzowi, ale nie do końca chciałbym nazywać w sposób jednoznaczny, o czym jest ta historia, o czym to jest film, ponieważ tak jak twierdzi, nie wiem, Michael Haneke na przykład, że film powinien być zaproszeniem, które się kieruje do widza i tylko od widza zależy, czy to zaproszenie przyjmie lub nie. Natomiast jeżeli twórca spróbuje w jednym zdaniu nazwać to, o czym jest film, to w nieprawdopodobny sposób zawęzi możliwość interpretacji tej historii przez indywidualną wrażliwość widza i przez jego indywidualne życiowe doświadczenia, ponieważ będzie miał z tyłu głowy tylko to zdanie, o czym jest ten film, tak jak to, co powiedział reżyser. Także można dać kilka tropów, a najlepiej, żeby widz sam przez siebie przefiltrował tę opowieść. Ale tak, z jednej strony mamy właśnie warstwę obyczajową i ta warstwa zaangażowana społecznie jest ubrana
w taki garnitur kryminalnego thrillera. Czyli mamy klasyczne pytanie, mamy trupy na początku, mamy pytanie, kto zabił. Główny bohater prowadzi śledztwo, próbuje znaleźć mordercę czy morderców i widz dzięki temu jak gdyby jest utrzymany w napięciu przez półtorej godziny, ponieważ ja się bardzo szybko w kinie nudzę, złapałem się też na tym. I stąd jak gdyby pomysł, żeby tę warstwę obyczajową trochę bardziej podkręcić, podbić na napięcie i żeby nie dać widzowi zasnąć przez te półtorej godziny. Stąd jak gdyby taki ciekawy, myślę, mezalians pomiędzy dramatem psychologicznym a kinem gatunkowym, czyli kryminalnym thrillerem. Widz musi być bardzo czujny, bardzo uważny i nawet jeżeli się na chwilę zgubi, gdzieś wypnie z tej historii i nie wie, w jakiej czasoprzestrzeni się znajduje, to musi szukać podpowiedzi, tak zwanych wędek, które się tam zarzuca, żeby się za nie mógł złapać i wrócić na właściwy tor narracji, ale myślę, że to jest fajny rodzaj filmowej gry, którą proponuję widzowi. Jestem mordercą to film w reżyserii Maćka Pieprzycy, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce na przełomie lat 60. i 70. na Śląsku. To jest słynna sprawa wampira z Zagłębia. I pamiętam film, dokumentalny film pod tym samym tytułem, który bardzo polecam, nawet przed obejrzeniem filmu fabularnego Maćka Pieprzycy, bo ten sam reżyser pod tym samym tytułem zrobił rzecz nieprawdopodobną. Jak gdyby dotarł do prawdziwych osób, które pracowały w grupie dochodzeniowej Anna. Dzisiaj są już na emeryturze, ale przed kamerą jak gdyby otworzyli się i powiedzieli całą prawdę o tej największej moim zdaniem mistyfikacji milicji obywatelskiej w czasach PRL-u, ponieważ film Jestem mordercą jest inspirowany, ponieważ tam fabuła jest odrobinę prostsza, ponieważ wielowątkowe śledztwo to prawdziwe, skierowane przeciwko rodzinie Marchwickich, było wielokrotnie, znaczy było, krótko mówiąc, wielowątkowe i trudno byłoby to opowiedzieć, zmieścić w formie filmu fabularnego, to bardziej na serial, myślę, historia by się nadawała. Tyle tylko wspomnę, że stracono dwóch niewinnych ludzi, to jest właśnie Zdzisława Marchwickiego i jego przyrodniego brata Jana. Trzeciego brata, Henryka, skazano na 35 lat więzienia. I był to absolutnie proces poszlakowy, a tak jak twierdzą funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, którzy mówią to wprost do kamery, wszystkie dowody były fabrykowane, krótko mówiąc. A te dowody, które świadczyły na korzyść Marchwickiego, były niszczone, zamiatane pod dywan, ponieważ trzeba było znaleźć ofiarę, było takie zapotrzebowanie z góry. Nomen omen, jedną z ofiar była bratanica ówczesnego pierwszego sekretarza Edwarda Gierka, czyli trzeba było tego winowajcę, tego wampira, mordercę znaleźć jak najszybciej. I Zdzisław Marchwicki niestety miał pecha, że znalazł się w nieodpowiednim czasie i w nieodpowiedniej przestrzeni, ponieważ przypadkiem znalazł się na miejscu blisko jednego miejsca zbrodni, tam którejś z ofiar. Paradoksalnie, ponieważ ja jestem ze Śląska, czy moja rodzina jest ze Śląska, moi dziadkowie z tego stryja przeprowadzili się do Gliwic i to moja mama i ojciec urodzili się w Gliwicach. I ja pamiętam, jak przez mgłę, bo miałem wtedy kilka lat dosłownie, ten stan nieprawdopodobnej psychozy, strachu, który panował na całym Śląsku. Proszę mi wierzyć, moja babcia, która pracowała w kawiarni Lotos, absolutnie nie wracała sama do domu po zmierzchu. Dziadek zawsze ją odbierał, a powszechnym widokiem na całym Śląsku były przystanki autobusowe czy tramwajowe, gdzie czekali mężczyźni, ojcowie, narzeczeni, mężowie z metalowymi prętami albo nie wiem, z łyżkami do opon samochodowych, czekali na swoje kobiety, które mogli bezpiecznie odprowadzić do domów. To była totalna psychoza i paradoksalnie, kiedy ludzie dowiedzieli się o tym, że złapano wampira, przypadkiem zupełnym te morderstwa faktycznie na kilka lat ustały, ale ludzie odetchnęli z ulgą, bo mogli zacząć normalnie żyć. I nikt nie wie o tym, że złapano i powieszono
niewłaściwego człowieka, człowieka niewinnego, jakim w moim głębokim mniemaniu był Zdzisław Marchwicki.